Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole opalarka, a jest to nie byle jaka opalarka, jest to opalarka akumulatorowa marki Dedra, model DED 7058. Zapraszam. Tak jak mówiłem, jest to Dedra 7058, czyli opalarka akumulatorowa z serii SAS plus All, czyli zasilana jednym uwspólnionym akumulatorem ze wszystkimi innymi narzędziami Dedry, z jedną z największych rodzin akumulatorowych, jakie są w tej chwili dostępne na rynku. Jeśli chodzi o nasze urządzenie, przychodzi ono zapakowane po prostu w kartonik. W zestawie nie mamy ani ładowarki, ani baterii, co oznacza, że jest to zestaw, który ja nazywam po prostu golasem. Jeśli chodzi o nasze urządzenie, to producent deklaruje, że wytwarza ono temperaturę 550 stopni Celsjusza oraz przepływ 200 litrów na minutę. Co oznacza, że sprzęt ten nie będzie w stanie konkurować z urządzeniami przewodowymi, ale jednak mimo wszystko jest sprzętem bardzo przydatnym. Bez akumulatora waży 600 gram, z akumulatorem 5 Ah 1,3 kg. To co? Zaglądamy do środka. W środku mamy... Urządzenie jest oczywiście używane. Starałem się je spakować tak jak najbliżej, że tak powiem, do oryginału. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Mamy nasze dysze. Dysze w zestawie są trzy. Mamy tutaj dyszę tak zwaną szerokostrumieniową. Mamy tutaj dyszę redukcyjną oraz dyszę, z której będziemy korzystać dzisiaj, aczkolwiek powiem Wam, że ja już tego używałem bez tej dyszy i mimo wszystko dawało sobie świetnie radę. Jest to tak zwana dysza reflektorowa. Sprzęt jest ze mną około pół roku i powiem Wam szczerze, że przez ten czas troszeczkę zrobił i ja naprawdę jestem z niego zadowolony. Tak jak mówiłem, wygląda ono w oryginale jako golas. Po prostu tak. Mamy włącznik, który jest włącznikiem z zabezpieczeniem, co oznacza, że nie wystarczy tylko nacisnąć, więc jeśli zostawicie je z akumulatorem i wrzucicie gdzieś do jakiejś skrzynki, to Wam nie spowoduje pożaru. Musimy nacisnąć ten przełącznik, który występuje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, co oznacza, że zarówno osoby prawo, jak i leworęczne będą miały wygodnie po prostu z tym pracować. Naciskamy, wciskamy, w tym momencie podświetla nam się dioda, zaraz pewnie Wam to pokażę i możemy pracować. Urządzenie potrzebuje chwilę, żeby się rozgrzać. Tu nic więcej do dodania, jeśli chodzi o budowę, praktycznie nie ma. Wykonane bardzo fajnie, żadnych nadlewek, niedolewek, żadnych innych historii. W tylnej części haczyk. Haczyk chowany, fajny. Pozwoli to Wam zawiesić ją do pasa, gdzieś tam na drabinie. Przydaje się to po prostu czasami. Nie ma blokady spustu, co oznacza, że urządzenie działa tak długo, jak długo jest po prostu wciśnięte. Jeśli chodzi o wymiary, to mamy 16 cm na 21 wysokości na 7 szerokości. I została nam jedna ostatnia rzecz, którą bardzo lubię, która mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o średnicę naszych dysz, to mamy tutaj 34,5 mm, co oznacza, że będziecie mogli tutaj użyć dysze większości producentów dostępnych na rynku. Zakładamy naszą dyszę. No i teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy w trakcie pracy i musimy naszą dyszę szerokostrumieniową wymienić na dyszę reflektorową, bo taka jest potrzeba. No to co? No poparzycie się, bo to jest na pewno gorące. Mamy tutaj taki pierścień i końcówka nam po prostu spada. Pierścień jest na sprężynie, on wraca sam do pozycji wyjściowej. Zakładamy drugą końcówkę i mamy. Możemy działać dalej. Jeśli chodzi o czas pracy, to ja tego nie mierzyłem z jakąś tam precyzją, nie wiadomo jaką, natomiast nieco ponad 17 minut pracy ciągłej na akumulatorze 5 Ah. Ja dzisiaj nie mam piątki, mam ze sobą czwórkę. Piątka akurat została razem ze sprzętem na robocie. Zakładamy, wsuwamy akumulator. I teraz zobaczcie sobie czas pracy, jeśli chodzi o rozgrzewanie do pełnej gotowości naszego urządzenia. Naciskamy.
Jak słyszycie, urządzenie jakieś bardzo głośne nie jest. Widać diodę oświetlającą. Tu już możemy w pełni normalnie pracować. W momencie, w którym puścimy spust, urządzenie nie wyłącza się od razu, tylko tak jak widzieliście, dioda miga, przechodzi w tryb tak zwanego wstępnego chłodzenia. To co? Jeśli chodzi o nasze parametry, to tyle. Tutaj nie ma jakichś bardzo skomplikowanych historii. Wykonamy sobie trzy proste testy. Mamy tutaj połączenie. Ja chciałem ją mieć głównie właśnie ze względu na termokurcze. Bez żadnej ściemy, bez żadnego przyspieszania. Zobaczcie, ładnie, równiusieńko ze wszystkich stron. Dzięki użyciu tej dyszy reflektorowej nie musicie tymi waszymi kabelkami obracać. Co na drabinie, gdzieś tam na wysokości jest naprawdę bardzo wygodne. Teraz nieco grubszy przewód. Jednak przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Z przyzwyczajenia jednak chciałem obracać. I tu już dużo większe połączenie, dużo większa koszulka. Mamy zabezpieczone, jak widzicie, jest tak, jak być powinno. Moim zdaniem do tego typu prac sprzęt jest jak najbardziej fajny. Jak słyszeliście, sprzęt bardzo głośny nie jest, pracuje fajnie. Wydajność 17 minut, tam 17 minut z kawałkiem ciągłej pracy na 5-amperogodzinnym akumulatorze nie zabija. Natomiast uczciwie do większości prac w zupełności wystarcza. Nie jest to sprzęt przeznaczony do prac stolarskich, więc jeśli macie zamiar opalić w tym całe drzwi, możecie jak najbardziej, nadaje się do tego. Natomiast musicie mieć świadomość, że temperatura jest jednak nieco niższa niż w opalarkach przewodowych, po pierwsze, przez co będzie się Wam pracowało wolniej, po drugie, i to jest też ważna rzecz, o której musicie wiedzieć, musicie być wyposażeni w cały zestaw akumulatorów ze względu na to, że ten czas 17 minut nie przeraża, ale też nie jest tragiczny. Dla kogo opalarka akumulatorowa? Bo to jest ważne pytanie i od tego w ogóle powinniśmy zacząć. Opalarka akumulatorowa jest sprzętem dla mnie osobiście, który będzie głównie używany właśnie do tego typu połączeń, do termokurczek, do tego typu historii oraz do wyginania ewentualnie pleksy bądź do tak zwanego oklejania, tam gdzie nakładamy folię na ciepło. Sprawdzi się to naprawdę
fajnie. Natomiast musicie mieć świadomość, że tak jak mówię, do większości standardowych prac, tam gdzie opalarkę wykorzystujemy, no ten czas pracy na akumulatorze nie zabija i nie zastąpi to Wam standardowej, konwencjonalnej opalarki przewodowej. Dlatego ja mam jedną i drugą. Fajne tam, gdzie po pierwsze nie macie możliwości pracy narzędziami przewodowymi, bo jesteście na budowie, na której nie ma jeszcze prądu, albo nie wiem, wszystkie gniazdka są zajęte i tak dalej, albo potrzebujecie ciągnąć kilometry przedłużaczy, w takich wypadkach sprawdzi się Wam jak najbardziej to urządzenie. Ja tak jak mówię, dla mnie do zabezpieczenia wszystkich połączeń termokurczami jest to rozwiązanie wystarczające, dużo lepsze niż zapalniczka, dużo bezpieczniejsze. Ja jestem jak najbardziej na tak, uważam, że opalarkę akumulatorową warto mieć, natomiast na pewno nie będzie to Wasza podstawowa opalarka. Pytanie do Was, do jakich celów Wy jeszcze zastosowalibyście tego typu sprzęt? I tym optymistycznym akcentem oczywiście będę kończył. Standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych, zapraszam Was na drugi kanał. A ja tymczasem kończę, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!